Siemaneczko, jestem Peppertem Games, witam was. Na wani odpalastie. Ja będziemy sobie talerzować po rzepaczku. Tak, talerzujemy. O, trzeba przygotować tutaj pole pod zasiew. Rzucam na kieszonkę, bo liczę, że jeszcze w lipcu. Mimo, że powiem w wrześniu nasiać, ale ryzykuję, siedzieć będę się zaszyć sobie w lipcu, że to na kieszonkę. Zobaczymy, jak to wypali. Tego nigdy nie robiłem. Więc zobaczymy. A widzicie, na koncie 50 tysięcy żyto. Oddać oddało. Ale powiem tak, no... Szału nie było. Tak to można powiedzieć. Szału nie było. Szkoda. Ale nie ma tragedii. Pod tym względem. Ktoś tam zawsze uleciało tego toranżu i pieniążku trochę zrobiliśmy, bo jednak 30 tysięcy zrobiliśmy z żyta właśnie pieniążków. Więc teraz coś będzie można pokombinować odnośnie pól, odnośnie łąk, no bo łąk brak jest u mnie na gospodarstwie. Te dwa moje łączki, no nie ma co się oszukiwać, no są nie za mało. Nie za mało pod tym względem, że jednak pasz odpakuje, więc trzeba coś będzie pobierzyć za jakimiś łączkami w miarę korzystnej dla mnie cenie, bo chciałbym oczywiście kupić ją, no nie miałem możliwości, za motóweczkę. Koci mi parę działek, koci mi tam na wściwkowaki co jest działka, by ją kupić, ale czy ona będzie warta tego, nie powiem. Teraz pójdziemy, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Nowo itp. Tyle. Widzicie, no wymaga wapna. No tutaj fajna działeczka jest, bo już wam pokazuję. Jestem tu, czekajcie momencik. To jest za koszt 120. O, to jest troszeczkę przydużo, bo to jest 2. A tu jeszcze gdzieś taka jedna łączka była, taka tańsza, jak się nie mylę. A tutaj. Tutaj. Chyba to będzie chyba ciut tańsza. No, 50-70 tysięcy. Jest to możliwe do zarobienia. Fajna działeczka. Nie wiem, muszę popatrzeć dokładnie tak naprawdę między Bogiem a Pogą. Nie sprawdzałem tych łąk. Jakie tam mogłem jakieś działki wziąć? Chciałem to chyba się w tych terenach pobrać pola, żeby po prostu już mieć pod tym względem no spokój, tak? Żeby wykupywać troszeczkę tych pól. Gdzieś troszeczkę dalej jeździć z tymi kosiakami, by naprawdę się odpowiedzieć chyba ode mnie gospodarstwa, tak to powiem. Troszeczkę sobą. No jeszcze mam propozycję kupna pola w całym gospodarstwie, łąki w zasadzie. I też się zastanawiam, czy tam tego nie kupić, a już wam pokazuję, mi chodzi to dokładnie o pola tutaj sąsiadujące, czyli tutaj 62 tysiące. No jest to spory kawałek, nie ukrywam tego, no ale czy w takich pieniądzach będzie zysk? Nie wiem. 62 tysiące to jest, no księżyc trzeba nieść się wprosić, zobaczyć, jak to wina nie wyjdzie. Znaczy z księżyca 6 tysięcy nie zarobimy, to nie będzie na takiej opcji, żeby to zrobić. A najpierw już trzeba, wiecie, już pokupywać tego względu, żebyśmy mogli sobie jeszcze za was zrobić paszy. No zobaczymy finalnie, jak to wszystko pójdzie. Na razie to te działki, które patrzyłem, ludzie pokazywali mi właśnie, duzi gospodarze, proszę, mówili mi, że tam to niektóre właśnie działki wymagają wapna, więc troszeczkę tak 2 na 10 te łączki są, bo są, więc też tak sobie myślałem, no to jest talerzowanie pod właśnie pod żyto, ale czy pożycie tutaj nie, ogólnie po kukurydzy bardziej, bo kukurydza to będzie. Też sobie tutaj nie zarypać sobie może prawej łąki, żeby to nie zrobić, żeby, wiecie, nie, troszeczkę więcej tego towaru, bo jednak tego towaru mi brakuje. No to jest towar deficytowy u mnie, brakuje go, więc no to trzeba trochę pokombinować. Reszta jest bardziej, co mi brakuje, to brakuje mi sianokiszonki, no ale to jest jeszcze takim problem do obejścia, bo teraz sianokiszonkę będę mieć sobie właśnie baloty, żeby to szybciej ogarnąć. No tam paręnaście belek to mi się nie opylało, bardziej w pyzmę robić mnóstwo. Kupię sobie rurkę folii i zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Może tam nie
nie liczyłbym na duży plon. Wiem, tak samo i teraz jak właśnie z tymi zbożami, tego plonu zbytnio no, dużego nie mieliśmy, tak? Kurde, mi się szapnął na duży pałac, znaczy na duży połać rzepaku, no jednak tego rzepaku nie mieliśmy, no właśnie w tym rzepaku to tam jest praktycznie z dwóch, trzech, bo to powiedzmy, że to jest ten kawałek, a więc drugi zerowy, no i trzeci jeszcze mieliśmy gdzieś gospodarstwa. No tak powiem, tym mówiąc, no szabu nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy zbytnio, nie zrobiliśmy z tego zbytnio 1300 złotych rzepak. No i 30 ton to szału nie zrobiła, to jest ponad 2 hektary rzepaku było, więc no rok pod względem rodzaju no nie był cudowny, no coś trzeba przyznać. Trzeba pójść na ten rzepak, nic na to człowiek nie poradzi. A trzeba się cieszyć, że w ogóle coś poleciało, że tam nie było jakichś pustych, pustych głosów. No 30 ton wiadomo, to tam trzeba inaczej patrzeć, bo on kurnie patrzył na farminga. Pokazywało mi, przeliczając 3,47 tony z hektara, więc no tam patrząc 37 ton z hektara, zabraliśmy przeliczając litry na tony, więc w sumie no szału nie ma. A tragedii też była, no nie ma co płakać, mogłoby być gorzej, mógłby trochę się jeździć po polu i puste, jak to się mówi, kłosy zbierać, chociaż nie wiem, że pakło tak, można powiedzieć, definitywnie, że kłosy, to ja mu się nie powiadam, aż tak dobicie. No dobra, już to pole będzie w miarę fajnie zrobione, się gotowane pod zasiew. Nie wiem, trochę ryzykuję, żeby blik sąsiać już żyto. A tak, jeszcze co musimy zrobić tutaj, to musimy oddać gnojowice na tych kawałkach. Bo tylko te dwa kawałki będą pod żyto, bo tutaj będzie kukurydza. A tamto, tu drugie właśnie było rzepakiem. To tamto, to zobaczymy co będzie na wiosnę bliżej, bo... Znaczy będę próbował, można powiedzieć, bardziej połączyć te dwa poletka, które mam i wziąć sobie tam, zrobić jako jedno. No te maszyny mam takie, jakie mam. Nie są jakoś za szerokie, ale też są takie małe, żeby można było trochę bardziej pocisnąć nimi. No, takie szersze pola trzeba nie było robić właśnie. Jeśli są moje, no to po co mi tam jedzą, po co mi to wszystko? Więc tutaj trzeba tak właśnie kombinować, proszę Państwa. No, tu jeszcze jeden przejazd będzie i jedziemy na ten duży kawałek. Zobaczymy jak to będzie, no wiadomo, rzepak. Rzepak. Talerzowanie dużo lepiej się wychodzi niż w samej cięcie. Otalerzujemy 13, tak? 13 na godzinę. Tak, mówię, tylko troszeczkę to zaruszyć, z tą ścieżkę przemieszać ziemią i tak to trzeba jeszcze wpaść albo z pługiem, albo z gruberem to ruszyć, chociaż tego nie wiem, ale chyba raczej grube spróbuję tu gruberem ruszyć i zobaczymy jak na nie wyjdzie. Język fizyk, jak to się mówi, pod tym względem. To jest fajna działka, szczerze mówiąc. Chciałem zobaczyć inne. To jest działka do kupna, nie, to jest ta. Czekajcie. Tu jest fajna działeczka, patrzcie, widzę. No wymaga wapna. No wymaga wapna, no to nie jest taką tutaj dla mnie problem, można powiedzieć. Ale fajnie to wygląda, wapno. No patrzcie, no bo tak patrząc, chodziłem sobie w tych polach, nie ukrywam. Patrzyłem, no nie ma tutaj jakiegoś dużego szału pod względem pól. No fajnie, nie ma. Cenowo, on tu jest jakaś łączka jeszcze, która taka... O, tutaj pasowałaby. To trochę sklina. Wiecie, no to będę szukiwał. Będę patrzył na takie łąki, które bardziej mi tu będą pasowały, więc ta łąka by mi pasowała. Nie ukrywam. No i kupimy ją. Kupimy ją. To jest 37 tysięcy. Powiedziałem, że teraz idziemy w pola, idziemy we wszystko. Więc tutaj trzeba teraz będzie kombinować. No mamy kawałek już łąki kupionej. To mnie bardzo zadowala. Tutaj jeszcze bym chciał zarobić i kupić te pole. To też fajnie klimatycznie, takie dwa łączki by to były, takie większe. I może by to miało jakieś ręce i nogi. Chyba lecimy. Teraz tylko tak, kwestia jak tutaj jechać. Dobra, może tak pojedziemy od razu. Tutaj już nie zamulać. Wiecie, trzeba kupować, no pieniądze są jakie takie były, można powiedzieć, no ale już wszystko jest kupione, chociaż to
Miało się realnie, ale też trzeba korzystać z tego, że jeśli jest plon, to to co jeszcze kupywać. No wiecie, tutaj gościu, co? Chciał sprzedać, to ja kupiłem z tym. Tak ma to stać, nie mam razie tu bez użytku, ma to bez sensu, na koniec użytek. Więc tutaj lepiej, że miał to wziął, kupił i już miał to z głowy. I fajne poletko z tego sobie zrobił. Zresztą łączka powinna być fajna, więc pewnie na sobie muszę to robić, tutaj sobie pierwsze właśnie ksenoposy na tej łączce, zobaczymy jak to w kobielanie wyjdzie. A mówię, że z braku paszy, no to trzeba tutaj, no kombinować trzeba, tak? Z względem, no pojedziemy sobie teraz, nie wiem, szlak zrobić, przejechać tam sobie wyrobić. Tutaj jest tak trochę problematyczny te pole, ale na plus, że fajnie tutaj, tematycznie mi tu pasuje jak pole. Też trzeba będzie pomyśleć o wykupie. To na spokojnie, jeszcze mam dwa sezony do wykupu, więc tutaj na luzie, znaczy kupuję to co mogę kupić. I tutaj się nie będę przejmował. Żaba na razie tutaj będzie przez dwa sezony jeszcze to. Spokojna głowa. Dobra, teraz tak. Mówimy zaraz po plecie. A wiecie, żeby po prostu to już mieć z głowy obrobić to i mieć to z bani. Mówimy jechać to. A się tutaj lekko, wiecie, jak to się mówi, ciągniecie trochę mocniej, to też raczej nie powinno być krzywdy temu polu. Tak, no fajne są kawałki. Po pieniędzy brak. Pod tym względem, no ale teraz mamy sprzęt, którym teraz będziemy mogli robić w tych polach. Trzeba po prostu też przecisnąć bardziej te poletka. Teraz jest pierwsza priorytet kupić jeszcze z 5 pól w ciągu tych, nie wiem, 2-3 sezonów. Kupić ile się da. Dopiero będziemy kupować nową maszynę, bo teraz mi się zdaje, że pach maszynowy mamy w miarę porządny. Tak mi się zdaje, no bo jednak mamy te podstawowe maszyny takie większe, więc moim zdaniem nie ma co tutaj więcej kombinować. Ciągnik już mamy duży, więc tutaj też mi pasuje. A wiecie, tutaj tak mam, też mam maszynki, jak tutaj to żubeczkę, tutaj mam zajebistą Putususa pod Kejca, tego mniejszego, więc elegancko sobie tutaj można latać, a właśnie, że to pod tą talerzówkę bardziej pasuje mi właśnie ususik, no jest ciężki, no i elegancko wygląda. Można powiedzieć. Mnie go szczerze, bo też się zastanawiam ostatnio, czy nie założyć tura, ale mówię, chodźmy, na co mi tych turów tyle, na tym gospodarstwie, jeśli mam tak ładowarkę, mówkę, ładowareczkę już. No czekamy wejście na 400 tysięcy ponad, no to teraz tylko no nie ma sensu kupować pieniędzy w trzeciego, drugiego tura, tak? Takie jest moje zdanie, chociaż mogę się mylić, tak? Bo każdy powie, no jeśli masz tura, mimo wszystko masz troszeczkę lepiej. Może być i tak. Bo jednak te pole by pojechał, wiecie, ładowarka jest tylko, ma 18 czy 20 km na godzinę. No bo to jest taka bardziej, no typowo, nie oszukujmy się, typowo przybudynkowa ładowarka. Czyli wypchnąć obornik, wymieszać, wrzucić, nie wiem, paszy do termerów, do paszowozów, paszowozu bardziej. Więc tutaj, no, dajcie, bo żeby później na szybko puściła, nie cofnąłem jeszcze za jakąś samus, no dobra. Więc wiecie, no tutaj tutaj się zastanawiałem, ale nie wiem, będę myślał sobie spokojnie, na spokojną głową, bo też chciałem teraz wydać panówkę, podejrzewam sobie 30 koła na tura. Jeśli to padek, chciałem do niego założyć tura, a czy tak będzie mi się upylało, to też nie wiem. No też nie wiem, ile tak naprawdę ten usług jeszcze będzie, mimo wszystko. No chciałbym, jakby ten duży był, no bo chciałem jakiś taki akcent ususów mieć już ten czas na gospodarstwie. Bo jednak wiecie, no 30 już tak dużo tego nie robimy. W polach praktycznie już nic. Czy tam wiecie, teraz 30 u mnie pasuje tylko do wystawienia wózka, przywiezienia wózka od kombajnu. To jest wszystko w temacie. A tak tam to była stoi. Ewentualnie siepkę sobie weźmie, no i oczywiście opryskiwasz. To już jest, wiecie, jeszcze pod tym
pod tym, pod tą czystkę jest idealnie, tak? Wziąć sobie opieskiwacz, który mam. To tylko macie takie dwa, może trzy rzeczy, które zaciska teraz robi w gospodarstwie. Więc, a reszta to już nie robi, a więcej rzeczy już nie robi, bo już nawet pod nią nie mam maszyn. Może ewentualnie jeszcze RCW, które posiadamy, tak? No ale też nie wiem, czy będzie mi sens 30 jeździć RCW, jeśli mogę sobie wziąć, nie wiem, K-set teraz właśnie tego ususa i sobie jeździć troszeczkę z lepszym skrętem i ze wszystkim wspomaganiem właśnie, by wyniku czekać, bo już trochę ze skórze za małe, dobra, lecimy. Chciałem na pewno trochę krótszy odcinek, będzie w porównaniu do dwóch, trzech odcinków, dwóch chyba, już nigdy, na pewno będzie krótszy, no bo poprzednie odcinki były naprawdę samotne pod względem długości, no blisko 1,65 minut, drugi 50 minut. Niesamowite tutaj długości odcinków Manika przebiły, przebiłem sam siebie, no ale wiecie, im więcej zrobię na odcinku, tym mniej zrobię na poza odcinkiem, więc tutaj tak fajnie i tak fajnie to mieć ogarnięte. A tak naprawdę jeszcze miałem pół godziny bodajże jeszcze ogarnięcia tego żyta między nagraniami, więc i tak jeszcze sporo. Ogólnie jest sobota, macie pierwszy dzień wakacji w sumie, bo tak mi się teraz przypomniało, bo już na sobotę nagrywam środa. Jakoś tak szybko dzisiaj w tym tygodniu nagrywam sobie te odcineczki, no fajnie, bo może tak sobie z piątek, sobota, niedziela usiądę, już odpoczywam, nie będę musiał sobie się skupiać na nagrywaniu, tylko właśnie mieć ten weekendzik wolny, wiem, jeszcze w poniedziałek wolny, jak sobie nagrał. W zasadzie mam tylko dwa odcinki do nagrania, więc tutaj fajnie w tym tygodniu, więc naprawdę już jest miodzio. Trzeba się właśnie teraz skupiać, żeby mieć ten, tą sobotę, niedzielę wolną od nagrywek. Proszę, zasiadę sobie na ewentualnie w poniedziałek, musiałem do wtorek do nagrywek, żeby też po prostu już mi to z głowy. Chociaż mimo tego w niedzielę tak najwięcej siedzę i nagrywam, tak? Ten niedzielę, poniedziałek. Przepraszam, niedziela to jest taki dzień, który najwięcej najwięcej mogę posiedzieć. Wiadomo, przy kąpie, no i wtedy mogę sobie ponagrywać. Dzisiaj tak troszeczkę później nagrywam, chyba, albo chociaż może nawet nie wiem. I tak to właśnie wychodzi. Także, no jest tego nagrywania. A mówię, to już na sobotę jest, w sensie dobrze liczę, bo już mi się trzeci odcinek rzuca na czwartek, piątek, to jest na sobotę, tak, dobrze mówię. Jest na sobotę, więc na luzie, już mam, można powiedzieć, na weekend nagrywane. I to jest właśnie plus nagrywania jednej osobie właśnie odcinków, że nie trzeba się postosowywać pod nikogo, nikt pode mnie też nie musi postosowywać, by nagrać odcinek, nie trzeba sobie tutaj gnędzić, że to nie masz czasu, a miało się nagrywać, tak powiedzieć, tak, tak. Wiadomo, właśnie gospodarstwo realne, troszeczkę to inaczej tylko przebiega. Wiadomo, że YouTube to jest tylko YouTube to jest zajawka, ale tylko mi się która fajnie mi się wciągnęła w tą zajawkę, tak powiem. Bo lubię się tak odpężyć, odmurzyć się z życia realnego tutaj, można powiedzieć, farmingu. I to mi pasuje. Może już mam ładny chleb na karku. No to lubię sobie posiedzieć, ponagrywać. A gdyby na to posiedzieć, pograć na spokojnie. Aż czas właśnie pograć tak sobie na spokojnie, to już tak ciężko mówić się, bo aż człowiek sobie nagrywa, to już tak bardziej patrzy pod względem nagrywania, czy kupywania gierek, czy pod względem wszystkiego. Być nie kupywać, nie wydać pieniędzy, to się mówi w ciemno. Jeśli to się przyjmie, to przyjmie, jeśli nie, no to wiadomo. A dość chyba. Odnijmy to. Tak, zostało 13 tysięcy na koncie. Co musimy teraz poczynić? Zastanawiam się nad sprzedaniem tego rzepaku jednak. No bo jednak patrząc na moje saldo,
przydałoby się. Chociaż nie. Rzepak ustawiam. Jedno coś musi być w końcu na tej scenie, na zimowe sprzedaż. Bez przesady. Rzepak zostawię. Sojem prawdopodobnie też zostawię. A resztę zbóż, czyli pszenicę, owies i pszenżyto idzie od razu na skup. Żebym się też to nie pierniczył. Dwa takie uprawki tylko zostawię sobie. Dwa takie uprawy zostawię sobie na silosie. Znaczy na silosie, na obłoże, tak? Na belbunku. I to wszystko. Rzucę sobie ole tam do tyłu. Bardziej. Jeszcze muszę sobie zabić deskami. Żeby tam mi OSB. I zrobić taki. Nie wiem jak to powiedzieć. Kontenerek ktoś. Nie wiem jak to dokładnie fajnie powiedzieć. Ale bo może wiecie o co mi chodzi, że po prostu OSB zabudować, żeby może się nie mieszało jedno z drugim i kiedy będę miał elegancko. Żeby się mieć tu. Się nie bawić z tym wszystkim. To później podjechać. Odpalić. Wszystko rzucić. I będzie elegancko, tak? Ja jeszcze muszę chyba żmijkę. Nie, no żmijkę przecież pójść, a co jak to sypować? Żmijkę sobie wezmę i chuj. Żmijko sobie sypię przecież. Będzie elegancko. Chociaż mógłbym też to jeszcze do garażu gdzieś rzucić. A wiem co? Właśnie teraz też poszło mi na myśl. To też by mi troszeczkę, tak powiem, dupkę ratowało. Muszę postawić gdzieś garaże. Bardziej garaż, jakiś lepszy. Co wiąże się na pewno z kosztem 100 plus. Ale chcę postawić garaż, żeby móc wyodrębnić sobie maszyny. Postawić sobie w garażu te, co będą miały zimować typowo, to będą zimować. A mi się nie zdaje, że jeśli case International, mój malutki, jest kupiony baszałozu. Może taki malutki, 71 koni ma, to też nie jest tam źle. Sprawdzi mi się typowo, bo teraz naprawdę to ma takie testy w tym baszałozie fest. No to tylko do baka na zimę i właśnie ten case. Ewentualnie wiadomo, przypalić to jakiś się ściągnik do wywozu obornika na pezmę, no i to wszystko w temacie. Na to minę raz w miesiącu. To wszystko w temacie. To nie ma co przeginać. To się mówi. No i mówię, tak muszę postawić jakiś garaż. Jakieś w miarę też pieniądze. Dowiedzieć się odnośnie. Jakiś wygadek, to naprawdę zrobi mi to. Może nie tanio, ale stosunkowo szybko. Bo naprawdę chciałbym tak półtora do dwóch tygodni, żeby mi to zrobili. W zależności też, co ja będę chciał postawić. Mamy tu pewnie stop zwyż. Czy w tym roku mi się to uda? Czy w cichej mierze mam to właśnie na głowie, że to się uda? Mamy tak tego Lotusa. Trzy case obydwa. No chciałbym właśnie, żeby stały, właśnie nasza moja poczciwa 30, która też jest stała gdzieś wyodrębniona. Postawić sobie cośkolwiek innego, wiadomo, jakieś tam pierdukowate maszyny, jak to się mówi, które tylko potrzebują zadaszenia. No to już mam zadaszenie, tu się nie muszę martwić. Ale patrząc na te ciągniki, no to nie mam zbytnio miejsca na to, żeby je postawić. To trzeba przyznać. Ursus, czy ten mniejszy case jeszcze pasował, mieścił się do garażu, czy prasie i tak dalej. No ten duży już się niestety tak zbytnio tam, może wejdzie anastyk, a wiecie, no jak się człowiek rozpędzi, to walnie oguta tak zwanego rozbije. Nie wiem, czy oguta nie posiadam w tym kresie, no ale tak się mówi, dach zdejmie, no i później co? Ja będzie naprawiać. No tego jednak nie chciał robić. Więc trzeba jakoś tam zadaszenie zrobić. Najlepiej pasowało mieć jakiś garaż murowany. Ewentualnie po taniości blaszaka. Tylko czy ja takiego coś znajdę, taką konstrukcję, żeby mi dali, wiadomo, fajna była hala łukowa na maszyny, na belki itp. itd. To by pasowało. Ale czy znajdę taką konstrukcję? Chociaż w życiu realnym patrzyłem tak sobie z ciekawości na halę łukową. 10 na 15, hala łukowa pełna. 78 tysięcy bodajże. Co nie jest złym kosztem.
No tylko, że jest mankament taki, że to trzeba samemu sobie przygotować i sobie złożyć. Znaczy w sensie, wiecie, no, przygotować podłoże. Pod tym względem patrzę. No co też nie byłoby złym, mi się staje tokiem. Ta laukowa dość popularna ostatnio. Znaczy bardziej, te ostatnio, już mocno jest teraz promowana hala łukowa. No i się właśnie zastanawiam, czy właśnie tej hali łukowej nie postawić w późniejszym czasie, nawet na zboże ją mieć. To by fajnie też wyglądało, no tylko że mówię, 78 tysięcy. Teraz do tego, jeśli by chciał tą brygadę wziąć, to podejrzewam, że jest 22, 25 tysięcy, no bo tak pewnie gdzieś liczy. No ponad stówkę, podejrzewam, stówkę trzeba by liczyć. Czy my w tym roku będziemy mieli ze zbiorów pełnych, całkowitych już, gdyby nawet tyle, żebyśmy zarobili na tą halę, halę czy magazyn, wszystko zależne co, jaka firma mi się tutaj, jaką firmą się skontaktuje, która na pewno by się podjęła tutaj budowy obiektu, bo naprawdę chciałbym coś mieć nowego. Też ogólnie dzwonili do mnie już z fotowoltaiki, żebym założył panele, bo pan dużo płaci za prąd. Dużo, bo to teraz po 2 i coś jest kilowatogodzin za kilowatogodziny. Więc tutaj co policzcie, teraz ja zużywam, jeszcze z robotem budowlanym. Też wszystko pięknie, ślicznie właśnie odnośnie robota budowlanego. Co będę musiał w najbliższym, mam powiedzieć przymusowym, czasie kupić, co trochę tutaj jak to powiedzieć, może nie zżera nerwy, ale trochę mnie niepokoi to, że coraz częściej wyłączają prąd. A wiadomo, jeśli wyłączają prąd, no to roboty budujowi krów nie robi. Do tego cała robota moja, która by była związana tylko z zadawaniem paszy, no już troszeczkę się komplikuje. Na szczęście wiecie, dzwonisz do energetyki, przyjeżdżają, jak postawiają, no i to masz w tąpce teoretycznie, ale ile można. Więc teraz muszę popatrzeć za agregatem prądotwórczym na typowe budynki u siebie, na budynki właśnie związane z utrzymaniem hodowli, czyli wieloboje, no bo wiadomo, zadaszenia tu jest co innego, tam nie ma, niepotrzebne mi jest oświetlenie pod tym względem, bo tam jednak nie jest tam dojaka czy coś w tym stylu. Tam tylko są byki, no wiadomo, to ich nosy temy sobie dasz, dość przy światłach. Więc patrzenie, albo kupić generator, agregat prądotwórczy, generator, gdzie jest famina tak wzięło. Kupić agregat prądotwórczy dużej mocy, podciągnik i mieć fazówkę ciągniętą na każdym, na każdym budynku i pociągnąć przez obywa. Właśnie na obory, na szopy. Przestań, muszę przestać mówić obory, bo ja to powinienem mówić szopy. Na szopę, na obydwie, na dwa szopy. Bądź właśnie, jak wspomniałem, fotowoltaika. Fotowoltaika z magazynem energii. Koszt takiej inwestycji przy moich oczywiście skromnych przychodach, które są rzędu 50 tysięcy plus nieraz, no to wyliczyli mi, że musiałbym właśnie włożyć tyle samo, no ja może sprawdziłem, to jest 65 tysięcy bodajże za 12 kW właśnie panele. Do tego musiałbym mieć magazyn 30 tysięcy. No i tak mniej więcej wyliczyli. Wiadomo,
Runningu to troszeczkę może inaczej policzyć, tu było, widziałem to padają policzówkę, by tak koniecznie. Właśnie, w zasadzie patrzyłem, to 15 kosztowało 40 tysięcy, więc myślę, że to sam sak właśnie sam z 12 ma chyba kilo, bo kilowatu pikam. Więc tak patrzyłem, żeby kupić tę fotowoltaikę, te panele, oczywiście magazynem energii, coś, nie wiem, no 65 tysięcy musiałem teraz wyłożyć. Ale miałbym już pewność, że jeśli bez prądu nie będzie, a jeśli będzie miała jeszcze później słonecznie, bo też tak może być, to automatycznie ładuje mi się bank energii. To jest po jedno. A po drugie, już mam spokój z dojeniem. Dlatego chcę taki duży bank, znaczy duży, trzymam taki może, no, mocno duży na krobotu dojowy, to dość sporo prądu będzie żero, podejrzewam. Ale jeśli wszystko się sprawdzi, no to mogę jeszcze dołożyć. Na razie chciałbym właśnie przełożyć na dużą, na duży obiekt, można powiedzieć. Tak zwany duży obiekt, robotem. Właśnie założyć panele. A na tę małą jeszcze sobie agregat kupił. Teraz już to grosza, więc pamiętam, chyba 10 tysięcy by było. Bo chcę mieć pewność w razie czego jako prądu w domu. W domu jako taku bez tego prądu się wytrzyma. Jeśli miał się robotę w płonach, to się tego tam nie siedzi w domu, tam ten prąd już wtedy, jak to się mówi, znikomy, tak? Więc jakiegoś tam UPS-a czy coś sobie kupisz, czy tam przetwornicę i chuj tam niech sobie będzie, byle było. Więc tak patrzyłem, żeby właśnie takie coś zrobić. No to tak wiecie, no 75 tysięcy gdzieś pewnie z agregatem musiałbym na to wyłożyć. I teraz pytanie, czy dzielibyście to na tym małym gospodarstwie właśnie takie coś, czy zbytnio nie? Bo mnie to kłóci, żeby to zrobić, postawić. Wiadomo, ciężko jest mówić o czymś, co na to się pieniędzy nie ma, ale to się dowiedziałem, mogę sobie wziąć to na przysłowiowe raty. Na raty, czyli po 10 tysięcy złotych na pół roku, pamiętam 10, na 7 miesięcy. 10 tysięcy, 5 tysięcy musiałem zapłacić więcej. Ale wiecie, nie wykładam całej kwoty, tylko wykładam właśnie kwotę. Chcę powiedzieć? No tak, no tak, 10 tysięcy muszę jak najszybciej wtedy pójść i postawić. Tylko teraz trzeba będzie pokombinować. Postawić to bezpośrednio na oborze, na właśnie tej, na tym naszym obiekcie, czy coś innego wymyślić. Czy postawić to na gruncie, to będzie mi się wiązało z tym, że jednak trochę gruntu mi odejdzie, no bo tam podejrzewam, że teraz też będzie nieliwy, tak powiem. Chociaż teraz patrząc, czekajcie, no ostatnio patrzyłem panele, no mówię chyba teraz patrzę, wyliczyłem ramię. Tą panele 700. 10 paneli to 7 kW piku. 5 to jest 3,5. Mamy 10,5 kilometropika z panelami w ilości 15 sztuk. Jeśli dobrze wszystko teraz liczę. Więc no powiedzmy, że te 20 paneli plus minus trzeba by mieć. No myślę, że jakoś by dużo tego nie zajęło. I no mówię, teraz tylko kwestia, czy się bawi właśnie fotowoltaikę tutaj i zakładać. Żeby też kiedyś się odciąć od tej elektrowni, że tak powiem. No i teraz wiecie, że będzie mówię, w tym znaku prądu, aby nie było, no to jednak macie wtedy spokój i jest git. Jednak już to jest zabezpieczenie, jakby nie było. Więc podejrzewam, że trzeba będzie tak podpisać. A to muszę dopiero się dowiedzieć, jak tam dokładnie są firma było. No bo tam wiadomo, że w życiu realnym to jest teraz, żeby za banku energii, to jest zbytnio teraz, no, dla mnie w moim odczuciu, no nie opłaca, tak? Ktoś już używa naprawdę dużo energii, bo na to,
i w okresie dziennym, no to jeszcze, znaczy no, w czasie dziennym, no to jeszcze zajebiście. No ale się ktoś używa tam powiedzmy wieczorami bardziej, a ten, no teraz sprzedawając, kupowając tę energię, no to trochę jeszcze jest, moim zdaniem dosiednie. Z tym magazyn energii musiał być, no tak mówię, 765 tysięcy musiałbym mieć na same panele. 10 tysięcy co miesiąc, nie jest to duży koszt, trzeba trochę wsiadanie, po prostu na tych, nie tam kredyt taki, tylko po prostu wziąć sobie to normalne raty bez, jak to powiem, firmowe, więc myślę, że to będzie jakieś trochę krzywdy. No i taki właśnie będę miał zamysł. Muszę teraz podzwonić, dowiedzieć się, jak to właśnie będzie wyglądało z tonej, ktoś mówi, prawnej. Jak to będzie wyglądało? To będzie miało ręce i nogi. Będzie tak? No podejrzewam, że w ciągu jednego dnia mi to założą. A może dzisiaj jeszcze zadzwoni, to może przyjadą, obejrzą, sprawdzą, czy tak mogą zamontować, czy lepiej na gruncie, czy na dachu, czy jak to by tam to nie wyglądało. Po prostu chcę mieć pewność, że mi to wszystko wypali. No chciałbym więcej coś mieć tego wszystkiego. Jednak, wiecie, nie jest to, żeby zarabiać na tym, ale po prostu, żeby mieć tą głowę spokojną, jak to się mówi, w okresie, chociaż letnim, bo wiadomo, zimowym, to tak trochę może być gorzej z tym, a choć ten okres letni, będę miał troszeczkę spokojniejszą głowę, nie będę płacił po 6 tysięcy za prąd. A dzień dzisiejszy, też mi się zdaje nie za dużo, ale wiadomo, to jeszcze jest taki okres, że tak świateł się nie pali, tak się to nie kombinuje, a zimowym tak się dopiero zobaczy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, zrobiliśmy już dwa pola, tak, więcej jak chciałem, więc co, no możecie pisać w komentarzach, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że panele trzeba będzie właśnie podłączyć i się dowiedzieć, jaka firma będzie chciała mi tutaj dać. Znaczy, czy firma zgodzi się da zrobić na moich warunkach właśnie tego panele. Nie przedłużam dzisiejszego odcinku, byłoby to na tyle. Myślę, że jeśli wam się spodoba, to się pojawiłem, jakoby troszkę pięknie zaglądanie. I zmieniam się na następnego odcinka. Na razie, cześć.